Siemanko, 14 lipca, godzina już po śniadanku, wczesny ranek. Miałem wyjechać szybciej, ale sprawy domowe spowolniły mnie o jakieś pół godziny. Dzisiaj nastawiony jestem na typowo spokojną jazdę turystyczną z nutką coffee ride'u. Będzie kawka w lesie. Wziąłem sobie hamaczek. Ostatnio te dni takie gonitwa. To mówię, chociaż dzisiaj na rowerku na spokojnie. Po tym lasku sobie pojeżdżę. No, także jedziemy. Nie ma na dzisiaj jakiegoś założenia kilometrowego. Ma być fajnie i przyjemnie i kawka ma smakować. O tej godzinie jeszcze tragedii nie ma, jeżeli chodzi o temperaturę, ale spodziewana dzisiejsza temperatura około 30 stopni. Także najlepiej wyjechać sobie wczesnym rankiem, kiedy to jeszcze na termometrze jest niecałe 20 stopni. Nawet nie wiem, gdzie dzisiaj jadę konkretnie. Kręcę się po tych lasach bez jakiegoś tam celu. Tak trochę się rozruszać na lepszy dzień, że tak powiem. Kurczę, te zręby powodują, że naprawdę okolica się tak zmienia, że człowiek jakby jechał tu pierwszy raz, a na pewno tak nie jest. Nie raz tutaj jechałem. O, ale to nawet dobrze. No i mamy przeszkodę na drodze. Ładne dęby sobie leżą, ścięte. To nic, próbujemy ją minąć bokiem. Problemu. O. Dobra. Ale przyjemnie dzisiaj jest. Takie krzątanie się po lesie. Jeszcze chwilkę i staniemy gdzieś na kawkę. A co? Espresso. Leśne espresso. Jak komarów nie będzie, to może hamaczek rozbijemy? A co?
No i dobra, kawka wypita, bułeczka słodka zjedzona, a my w drogę, dalszą drogę sobie jedziemy. Turystycznie kręcone po okolicznych laskach, ale przyjemnie. Bez pośpiechu, nic cię nie goni. Jedziesz sobie prosto przed siebie.